Mieszkańcy południowych dzielnic Katowic zyskają lepsze połączenie kolejowe. PKP podpisało umowy na zaprojektowanie i wybudowanie 4 nowych przystanków w dzielnicach Ochojec, Murcki, Podlesie i Kostuchna. Myślę, że dawno to już miało być. Tu kiedyś było przed laty połączenie kolejowe i było super. Nie wiem, czemu do tej pory nie było. Dziwne, że to przeszło teraz. Przecież kiedyś jeździło ludzi sporo. Jak będzie tu przystanek, to będą jeździć. Pociąg więcej ludzi się nie, albo co inaczej, ciepło, a autobusy jedyną jeździ. Do Brynowa z Kostuchny nie ma się czym by dostać. Przystanki zostaną wybudowane na linii 142 Ligota Tychy. Perony będą wyposażone w wiaty, oświetlenie, gabloty informacyjne i udogodnienia dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się. Rządowy program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025 przyczynia się do ograniczenia wykluczenia komunikacyjnego i umożliwia pasażerom dostęp do kolejowej komunikacji wojewódzkiej i międzywojewódzkiej. Wartość projektu to ponad 9 milionów złotych. Zakończenie prac w Katowicach planowane jest na 4 kwartał 2023 roku.